Cześć, witam Was na kanale Świat Supli w mojej autorskiej serii Zrób Progres z Rafciem, w której będziemy mówić o treningu siłowym. W pierwszym odcinku opowiem Wam, jak zaplanować swój trening. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy uwzględnić przy planowaniu treningów, to jest jego cel. Dla większości z Was, prawdopodobnie osób początkujących bądź średnio zaawansowanych, celem będzie redukcja tkanki tłuszczowej bądź budowa masy mięśniowej. To w przypadku osób, powiedzmy, szczuplejszych z prędkim metabolizmem. Dla niektórych będzie to trening uzupełniający, na przykład do sportów wytrzymałościowych, czy trening dla fightera, trening MMA. I teraz, jeśli już wybierzemy swój cel, dajmy na to, jest to redukcja tkanki tłuszczowej, to powinniśmy sobie obrać ilość treningów, które chcemy wykonywać w tygodniu, uwzględniając to, że prócz treningów siłowych będziemy także potrzebowali trochę czasu na trening cardio. Kolejną rzeczą, prócz liczby treningów, jest zaplanowany czas treningu, co bardzo usprawni Wam działanie. Nie każdy jest w stanie spędzić na siłowni 3 godziny, bo nie każdy jest zawodowcem, dlatego musicie sobie sami odpowiedzieć, czy będzie to 60 czy 90 minut, 3 czy 4 razy w tygodniu, bo to będzie główny faktor tego, jak dalej będziemy postępować z treningiem, jak będziemy dobierać ćwiczenia, a także serię i czy w ogóle będziemy uzupełniać go o trening cardio. W czas, jaki sobie zaplanujemy na wykonanie treningu, musimy także uwzględnić rozgrzewkę. W zależności od celu, który sobie wybraliśmy, a także od indywidualnych predyspozycji, będzie to od 5 do 15, może 20 minut i należy to także uwzględnić w kwestii czasu, który poświęcimy na całą aktywność. Kolejnym bardzo ważnym aspektem przy budowaniu swojego treningu, a także planowaniu, jest dobór ćwiczeń. Teraz niezależnie od tego, czy jesteście osobą początkującą, czy zaawansowaną, zalecam, aby podstawą Waszego treningu były ćwiczenia tak zwane złożone, nazywane też globalnymi. To znaczy, to są ćwiczenia, które angażują wiele stawów. Powiedzmy, jest to przysiad. Przysiad angażuje mięśnie ud, ale także mięśnie całej góry ciała i w tym momencie jest to ćwiczenie złożone, które będzie dawało nam najlepszą odpowiedź anaboliczną ze strony organizmu. I to powinna być podstawa każdego skutecznego treningu. Trening, w zależności od upodobań, możemy i powinniśmy uzupełnić o ćwiczenia izolowane, czyli w jednym stawie. Będą to ćwiczenia takie jak na przykład uginanie na biceps, czy wyprosty nóg, ale na temat samych ćwiczeń nagramy oddzielny materiał. Ważną rzeczą, jeśli chodzi o ćwiczenia, jest ich technika. Akurat tutaj nad tym punktem nie będę się rozwodził, ponieważ w kolejnych odcinkach zaprezentujemy Wam, jak wykonać dane ćwiczenia i na co zwrócić uwagę. Pamiętajcie jednak, aby trenować wszystko, ponieważ do ciała musimy podchodzić globalnie i nawet jeżeli ktoś uważa, co często jest subiektywne, panie często tak mają, że ma duże nogi, umięśnione, to nie znaczy, że nie trzeba ich trenować. Trzeba trenować całe ciało i podchodzić do niego jako do całości. Pewne rzeczy możemy traktować jako priorytety tak zwane i wtedy kłaść na nie większy nacisk, ale najważniejsze jest to, żeby do ciała podchodzić kompleksowo i trenować wszystkie grupy mięśniowe. To również jest bardzo ważne. Następnym, bardzo ważnym aspektem całego planowania treningowego jest ilość serii, a także powtórzeń. Utarło się coś takiego przez lata trenowania na siłowni. Słyszałem różne teorie, że na masę mało powtórzeń, więcej serii, na rzeźbę więcej powtórzeń. Niestety nie jest to prawda, a mięśnie rozwijają się tak naprawdę w bardzo dużym zakresie powtórzeń. Więc nawet od 3 powtórzeń aż do powiedzmy 30. I moim zdaniem jest warto zawrzeć różne amplitudy, jeśli chodzi o ćwiczenia. Aczkolwiek w kwestii ilości serii i powtórzeń również będzie to w odrębnym materiale. Możecie przyjąć sobie bardzo, bardzo prostą zależność, która w 100% się sprawdzi, mianowicie w tych najcięższych ćwiczeniach. Przysiady, wyciskania, martwe ciągi,
Wystarczy Wam od 6 do 8 powtórzeń i większa ilość serii, powiedzmy od 5 do 6. Teraz wraz ze zmniejszeniem liczby serii, czyli około 4-3, możecie wykonywać około 12 powtórzeń. Rzadko to się zdarza w ćwiczeniach izolowanych, gdzie będziecie chcieli wykonywać 2 czy 3 serie, możecie wykonać od 15 powtórzeń w górę. I tego się trzymajmy. Czyli jeśli ciężkie ćwiczenie, mniej powtórzeń, więcej serii. Jeśli ćwiczenie bardziej złożone, izolowane, uzupełniające, mniej serii, a więcej powtórzeń. I to w zupełności wystarczy jako podstawa. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to są inne uwagi, które warto uwzględnić, inne istotne aspekty. Teraz tak, jeżeli ktoś jest na przykład po urazie, bo miesiąc temu skręcił kostkę, pół roku temu złamał rękę, która go boli, zalecam udanie się do sprawdzonego fizjoterapeuty. Osoba kompetentna, która się tym zajmuje, pomoże Wam dobrać ćwiczenia, pomoże Wam usprawnić daną grupę, jeżeli Was coś boli, ponieważ to będzie bardzo, bardzo istotne w kwestii planowania treningu. Niestety nie każdy trening będzie dobry dla każdego i w momencie, kiedy ogranicza nas jakiś uraz, trening, który pomoże Twojemu koledze, niestety może być bardzo uciążliwy i niezwykle destruktywny dla Ciebie, o czym warto pamiętać, dlatego jeśli coś boli, był jakiś uraz, udajemy się przed jeszcze zaplanowaniem treningu do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuci to są osoby współpracujące bardzo często z zawodowymi sportowcami. Z pewnością pomogą Wam dobrać ćwiczenia pod Wasze dysfunkcje, tak żebyście stawali się i silniejsi, czy redukowali tkankę tłuszczową, ale także Wasze ciało stawało się sprawniejsze. Rozgrzewka to jest bardzo ważna sprawa. Wiąże się to poniekąd z tym pierwszym punktem, czyli udaniem się do fizjoterapeuty, ponieważ pewne struktury w Waszym ciele mogą wymagać osobnej pracy jeszcze przed treningiem, aby je, jak to się ładnie mówi, aktywować. Na pewno widzieliście, jeżeli już byliście na siłowni, to widzieliście osoby, które rolują się, pracują z jakimiś gumami, innym dziwnym, cyrkowym sprzętem, że tak powiem, ale wierzcie mi, że to ma swoją funkcję, ponieważ jeżeli coś nas ogranicza, no to musimy o to zadbać jeszcze przed treningiem, zanim przejdziemy do trenowania danej grupy. Często powinien być to element rozgrzewki. Jeżeli nie jesteście pewni, to tak jak mówię, udajcie się do dobrego fizjoterapeuty, ewentualnie doświadczony trener też jest w stanie Wam nakreślić to, nad czym powinniście popracować przed danym treningiem. Następną istotną rzeczą, o której już poniekąd wspomniałem, są priorytety i trenowanie danej grupy pod dodatkowy, powiedzmy, rozwój. To może być w przypadku osób, które mają dysfunkcje niekoniecznie związane z urazami, czyli na przykład krótszą nogę. Niestety to się właśnie zdarza i przez to jest na przykład skrzywiony kręgosłup. Niektórzy często mają osłabione plecy przez siedzącą pracę. To wszystko również można uwzględnić w treningu i wzmacniać dane obszary. Tutaj również niestety będzie, albo niestety, istotna będzie wizyta u fizjoterapeuty i dobranie odpowiedniego treningu. Proszę mieć to na uwadze, ponieważ jest niestety coś takiego, że we wrześniu jest wysyp osób, które z chęcią chcą potrenować, no ale trenują klaty i bicepsy, nie trenując pleców innych grup i niestety to również prowadzi do dysfunkcji, bo tak jak mówiłem, ciało jest całością. Ostatnia rzecz, o której powinniście pamiętać planując swój trening, to są przerwy i tak zwane deloady. Przerwy, jak pewnie łatwo zgadnąć, są to całkowite przerwy od treningu siłowego, które są wskazane, jednak są to takie elementy, które stosują osoby bardziej zaawansowane, które wiedzą jak trenować, które trenują bardzo ciężko. Dla osoby początkującej raczej istotniejszy i bardziej pożyteczny będzie tak zwany deload. Deload polega w skrócie na tym, że po prostu jeden tydzień treningowy poświęcamy na regenerację. Trenujemy w tym czasie normalnie, ale obcinamy ilość serii, obcinamy obciążenie i ten trening, że tak powiem, jest dużo lżejszy, co pozwala ciału się zregenerować. To również bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. Jest bardzo łatwo doprowadzić do wypalenia
poprzez zbyt ciężki trening. W tym materiale to już wszystko. Dzięki, że oglądaliście. W kolejnych materiałach będziemy omawiać kolejne aspekty treningów już bardziej szczegółowo, dlatego do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!